Zasłabnięcie kardynał. Nycza. W jakim jest stanie? Kardynał. Kazimierz Nycz trafił do szpitala. Rzecznik archidiecezji komentuje jego stan. Kardynał. Kazimierz Nycz jest hospitalizowany z powodu chwilowego zasłabnięcia. Jego stan jest stabilny, poinformował w czwartek na Twitterze rzecznik archidiecezji ksiądz Przemysław Śliwieński. Arcybiskup warszawski pozostanie w szpitalu MSWiA w Warszawie jeszcze przez kilka dni, zapowiedział ksiądz Śliwieński na Twitterze. Rzecznik podał również, że trwają szczegółowe badania kardynała Nycza. Poinformował także, że następny komunikat w sprawie stanu zdrowia hierarchy pojawi się, gdy zebrane zostaną wszystkie wyniki badań. Kardynał Kazimierz Nycz zasłabł w czwartek podczas mszy świętego Krzyżma w Archikatedrze Warszawskiej. Trafił do szpitala na badania diagnostyczne. Czytaj więcej na temat tego zdarzenia. Archidiecezja podała, że mszę świętą kontynuował biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Zwróciła się też z prośbą o modlitwę za kardynał Nycza.